Ksiądz Tomasz Dawidowski O cierpieniu człowieka. Pytanie pierwsze. Jaki jest sens cierpienia osobistego, jak się z nim obchodzić? Ból i cierpienie są złem, towarzyszą człowiekowi od narodzenia aż do śmierci. Niemal każda religia jest konfrontowana z problemem cierpienia. Wiara katolicka uczy, że pierwszą tegoż przyczynę stanowią skutki grzechu pierworodnego. Cierpienie, jako nieodłączne od życia ludzkiego, może stać się albo przekleństwem, albo też błogosławieństwem bożym, to jest dobrem dla cierpiącego. W chrześcijaństwie cierpienie ma głęboki sens, czego nauczył nas sam Jezus Chrystus. Kościół zaleca, by nie wyszukiwać sobie cierpienia niepotrzebnie. Nawet powinno się go często unikać, ale jeśli ono już nas dopadnie, trzeba mu po chrześcijańsku stawić czoła. Z kolei wszelkie sekty wyszukują dziś pozorne metody usuwające lub łagodzące. Chrześcijaństwo bez krzyża i cierpienia, wyrzeczenia i ofiary, byłoby oszustwem. Pismo Święte daje szereg przykładów postrzegania cierpienia przez pryzmat Boży. Na przykład Hiob obarczony wielkim cierpieniem, niespotykaną boleścią. On, który traci dosłownie wszystko, na dodatek obarczony chorobą, słusznie jednak reaguje. Nie bluźni Bogu za wszelkie nieszczęścia, które on na niego dopuścił, ale przeciwnie, powiada mądrze: Pan dał, Pan zabrał, jak się Bogu spodobało, tak się stało, niech imię Pana będzie błogosławione. Jego ciężki los, okrutne doświadczenie, jest próbą z niebios próbą Jego wierności Bogu, sprawdzianem na ile jest On już doskonały. Hiob komentuje całe to bolesne wydarzenie w pokorze. Jeśliśmy przyjęli dobra z ręki Bożej, czemu byśmy złego przyjąć nie mieli? Nie wolno przy tym zapomnieć o Jezusie cierpiącym. On nie był wolny od cierpień, dlaczegoż więc my mielibyśmy szukać od nich ucieczki? Dlaczego w nas taki paniczny strach przed cierpieniem? Chrystus po wydarzeniu Golgoty ciągle idzie z nami przez wieki. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wchodzi między ludzi i uczestniczy w ich życiu na ich tysiącletnich drogach. Pan nasz utożsamia się z każdym z nas w słabości, cierpieniach, niedoli, nędzy, bólu i ubóstwie. Każde nasze osobiste cierpienie może stać się okazją do pogłębienia więzi z Chrystusem. Krzyż był niegdyś przekleństwem, dziś znakiem cierpienia błogosławionego. Chrystus pokazuje nam, że Pan Bóg obraca wcześniej czy później wszelkie zło fizyczne cierpienie ku dobremu. Realizm radosnego chrześcijaństwa tkwi w słowach Pana. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie na swoje ramiona krzyż i mnie naśladuje. Cierpienie i radość nie wykluczają się nawzajem pod warunkiem, że cierpi się z Panem Jezusem. Franciszkański obraz człowieka jest taki: na zewnątrz widać radość, wewnątrz cierpienie i krzyż. Wszystko powinniśmy czynić w osobie Chrystusa: radować się i cierpieć. Jak się zatem obchodzić cierpieniem? Katolik odpowie, żeby zjednoczyć swe własne cierpienie z tymi, które przeszedł Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Najlepsza ku temu okazja nadarza się we mszy świętej, podczas której ofiarujemy je Bogu na ołtarzu na patenie. W ten sposób uczestniczymy w dziele odkupienia Jezusa Chrystusa, czyli zaskarbiamy sobie własne zbawienie, czyli zbieramy dla siebie innych zasługi na życie z Bogiem w niebie. Pytanie drugie. Co znaczy współcierpieć z Chrystusem, i czy można swe cierpienia ofiarować dla dobra innych? Tak można, na przykład dla kościoła, który jest niejednokrotnie na ziemi prześladowany ze strony wrogich musił. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa, więc gdy cierpią członki ciała, kiedy są one prześladowane, cierpi też i głowa Chrystus. Święty Paweł daje receptę a ja raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to czego brakuje utrapieniom Chrystusowym w ciele moim za ciało jego jakim jest Kościół i chociaż dobrowolne czy nieuniknione cierpienia ludzkie nie zwiększają przedmiotowo zasług i łas odkupienia, bo skuteczności zadośćczyniącej Chrystusa i jego uświęcającej męki nie może niczego brakować, a cierpienia całego mistycznego ciała Chrystusa, czyli Kościoła, trwać będą do końca świata, to jednak w zastosowaniu do nas, gdy cierpimy, potęguje się ich skuteczność. W cierpieniu tkwi głęboki sens wynagradzania sercu Jezusowemu. Papież Pius IX pisze: Jeżeli zaś przyszłe nasze grzechy, przewidziane przez Chrystusa, stały się przyczyną smutku jego duszy, to nie może być wątpliwości, że doznał on także nieco pociechy na skutek naszego również przewidzianego zadośćuczynienia, gdy ukazał mu się anioł z nieba, aby pocieszyć jego serce udręczone bólem i trwogą. Dzięki obfitemu odkupieniu Chrystusa darowano nam hojnie wszystkie występki Jednakże, na skutek przedziwnego rozporządzenia Bożej Mądrości, powinniśmy w naszym ciele dopełniać braków męki Chrystusowej dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Encyklika Miserentissimus Deus. Ucieczka przed Krzyżem, paniczny strach przed cierpieniem, oznacza odwrócenie się od świętości radości. Ponieważ jednym z owoców duszy umartwionej jest właśnie zdolność do kontaktów z Bogiem i innymi ludźmi, a także do głębokiej radości pośród udręk i zewnętrznych trudności. Tekst księdza Tomasza Dawidowskiego, opublikowany w szóstym numerze Przymierza z Maryją z roku 2002, czytał Adam Kowalik.